kolej dużych prędkości, w założeniu rozbudowany system linii i taboru kolejowego, które umożliwiają prowadzenie planowanych przewozów z prędkością co najmniej 200 km na godzinę. Na całym świecie sieci kolei dużych prędkości łączą ze sobą najważniejsze ośrodki administracyjne i przemysłowe. W skrócie, takie linie kolejowe można porównać z siecią autostrad czy tras szybkiego ruchu. Jest taka potrzeba, bo Zielona Góra potrzebowałaby takiej kolei szybkich prędkości. Dzięki temu się i turystyka rozwija, i również moglibyśmy podróżować w bardziej komfortowych warunkach. O kolei dużych prędkości w województwie lubuskim, która przebiega przez północną i południową stolicę regionu oraz przez Świebodzin, mówi się od lat. Okazuje się jednak, że w obecnej strategii rządu, w tak zwanym planie Morawieckiego, kolej dużych prędkości omija Zieloną Górę. Szybkie pociągi będą kierowane do Warszawy czy Berlina przez Gorzów i Rzepin. Najlepszym rozwiązaniem jest objęcie siecią kolei dużych prędkości i są już takie koncepcje w Polsce przygotowane wszystkich miast wojewódzkich, a przynajmniej zarówno Gorzowa Wielkopolskiego, jak i Zielonej Góry. Jest to możliwe. Na przykład moim zdaniem najlepszy byłby wariant, gdyby kolej dużych prędkości w przyszłości też biegła przez Gorzów Wielkopolski do Szczecina. Radni apelują do ministra o to, aby Zielona Góra znalazła się na trasie przebiegu kolei dużych prędkości. Platforma Obywatelska argumentuje, że Lubuskie ma 1 000 000 mieszkańców, a Zielona Góra jest samorządową stolicą regionu. Po drugie, w Winnymgrodzie i Nowej Soli dynamicznie rozwijają się strefy przemysłowe. To u nas sprawnie funkcjonuje uniwersytet, dlatego warto już teraz uwzględnić Zieloną Górę w kolejowym projekcie. Daje wiadomo połączenie miasta ze stolicami innymi, z Warszawą, z Berlinem, tak samo jak droga S3 daje połączenie z nadmorza do Czech. Także to jest samo dobro. Rada miasta niestety to są za niskie progi w stosunku do rządu, więc to co możemy, to możemy zaapelować, dlatego że to też poniekąd będzie pewnego rodzaju legitymizacja dla działań naszych parlamentarzystów. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci może, a według Andrzeja Brachmańskiego powinien skorzystać. Radny Zielonej Razem jest zdania, że polityczne lobby za Gorzowem czy Zieloną Górą nie powinno odgrywać w temacie kolei tak dużej roli. Zdaniem radnego naturalnym punktem na mapie kolei w Lubuskiem jest Świebodzin i tam widzi przebieg kolei dużych prędkości. Dojazd do Świebodzina na kolei dużych prędkości nie powinien być żadnym problemem. Zresztą dzisiaj wielu zielonogórzan korzysta z ekspresów, które chodzą między Berlinem a Warszawą i jeździ do Świebodzina, jadą rano, wsiadają w pociąg, jadą do Warszawy, wracają z powrotem, wsiadają w samochód i ten. Więc myślę, że jeżeli myślimy o państwie, które jest państwem racjonalnym, to ta kolej dużej prędkości powinna iść przez Świebodzin. Zielonogórscy radni liczą, że politycy Prawa i Sprawiedliwości poprą ich apel i podejmą próby przekonania rządu do wprowadzenia zmian w przebiegu kolei dużych prędkości, tak aby na mapie uwzględnić Zieloną Górę.